to, na co ja bym patrzył z perspektywy instytucji, to przede wszystkim płynność funduszu. To jest kluczem, bo instytucje mają duże środki i szybko mogą je wypłacić, więc ten fundusz powinien po prostu być płynny, żeby móc sprostać bez większej szkody dla pozostałych uczestników funduszu tej sytuacji. Do płynności dodałbym motywację. A ja bym dodał przejrzystość, to znaczy na całe szczęście, tutaj mówię w imieniu nas wszystkich, coraz więcej TFI, czy firm zarządzających aktywami, publikuje składy portfeli z dużą regularnością oraz na kwartał. Składy portfeli się nie zmieniają w takim szaleńczym tempie, żeby te dane sprzed kwartału albo były jakoś istotnie odbiegające od bieżących składów portfeli. Zachęcam firmy do tego, żeby rozmawiać z firmami zarządzającymi, ale jednocześnie, żeby spojrzeć na skład portfela i po prostu sprawdzić, czy nie ma tam jakichś emitentów, których nie rozumiemy, którzy mogą naszym zdaniem powodować jakieś ryzyko. Takie. To też można robić w tej chwili i do tego zachęcam. Mhm. Ja bym tylko dodał taką rzecz, oprócz sprawdzania sprawozdań przynajmniej raz na pół roku, które i tak są publikowane, a są dosyć łatwo dostępne. Jednym słowem, poza tym sprawdziłbym jeszcze wyniki z ostatnich, nie wiem, miesiąca, dwóch czy roku, tylko dwóch, trzech, czterech lat oraz to, czy fundusz, który zamierzamy wybrać i zainwestować, czy osoba, która zarządza tym funduszem w tym momencie, to jest ta osoba, która generowała te wyniki w poprzednich, ostatnich kilku latach. Dlatego, że no, to oczywiście nie gwarantuje tego, że kolejne dwa czy trzy lata będą podobne, natomiast pokazuje powtarzalność i to, że dana osoba radziła sobie w, no właśnie w bardzo różnych sytuacjach, jak sobie radziła w tych bardzo różnych sytuacjach w poprzednich okresach, bo wiadomo, że 2020 i marzec, kwiecień to nie jest jedyny taki okres, kiedy były problemy na rynku, no ale to się zdarzało wielokrotnie i czasami w trakcie roku nawet, nazwijmy to nudnego i zwykłego, zdarza się, że mamy przeceny na różnych rynkach w danym momencie. No i odpowiednia reakcja zarządzającego właściwie determinuje wynik w danym roku. Także kto zarządza, jakie są wyniki oraz co zwykle ma w portfelu, to pokazuje nam, myślę, że dostatecznie dużo, żeby podjąć właściwą decyzję. Mhm. Tutaj dopowiem, że właśnie te kwestie, które Bogusław poruszyłeś, próbujemy w sposób taki bardzo syntetyczny zebrać w postaci ocen, jakie nadajemy wszystkim funduszom, które są dostępne za pośrednictwem naszej platformy. Ta ocena ma zarówno wymiar taki ilościowy, oparty właśnie na historycznych statystykach, jak i jakościowy, uwzględniający również kwestie związane chociażby z kwestią osób zarządzających rotacją składu, czy też jakością procesu inwestycyjnego.